Cześć, nazywam się Wojciech Graczyk i witam Was już w 117 wywiadzie na kanale Samorozwój dla Młodzieży. Dzisiaj moim gościem jest Julia Święch. Julia to 21-letnia kampanierka społeczna i aktywistka. Jest to osoba, która założyła swoją pierwszą firmę, gdy miała 13 lat. Do tego w liceum rzuciła szkołę i przeszła na edukację domową. Do tego jeszcze wieloletnia wolontariuszka oraz twórczyni wielu projektów społecznych, a na co dzień pracuje w agencji Pacyfika oraz zarządza różnymi ideami oraz projektami. W takim razie zacznijmy od tej firmy, bo to mnie bardzo interesuje. Jak to się stało, że założyłaś swoją firmę, gdy miałaś 13 lat? Firma tutaj jest w cudzysłowie, bo formalnie mając 13 lat nie można niestety, niestety założyć własnej działalności gospodarczej, ale była to całkiem ciekawa historia, ponieważ jak miałam 13 lat, bo pochodzę z Krakowa, a mieszkam w Warszawie od kilku lat, gdzie, jak pewnie wiesz, jest dość spory smog i zanieczyszczenie powietrza. I była taka sytuacja, że w 2013 roku o smogu się jeszcze nie tak dużo mówiło jak dzisiaj, w roku 2021. I moja mama, która wcześniej już jakby była poinformowana o zanieczyszczeniach powietrza, mi no po prostu kazała, w sensie poprosiła, żebym nosiła maseczkę przeciwsmogową. I ja stanowczo sprzeciwiłam się w tym momencie temu pomysłowi i powiedziałam, że nie będę nosić takich maseczek, bo są brzydkie, nie podobają mi się. Mają po prostu, w sensie wygląda się w nich jak potwór, bo są takie olbrzymie czarne i że no po prostu nie będę w nich chodzić. I no, znalazłam dość ciekawe rozwiązanie, czyli zaprojektowanie swoich własnych maseczek antysmogowych. Tak powstała pierwsza firma, która się nazywała nosmog.pl i to były maseczki takie, które teraz możemy spotkać na ulicach, higieniczne, które po prostu miały, chirurgiczne, które miały po prostu filtry dodatkowe z nadrukami, które tam, nie wiem, na przykład były My Comfort Zone i takie po prostu były nadruki napisane na nich, żeby jednak ta maseczka wyglądała inaczej niż czarna, straszna, taka profesjonalna maseczka przeciwsmogowa. Ale jak to w ogóle wyglądało? Skąd pozyskałaś środki na przykład na... Tak, no dobra. Ta produkcja była naprawdę niszowa, to nie była korporacja ani duża firma, więc po prostu kupiłam maseczki i w sensie znalazłam drukarnię, która zajmie się takim profesjonalnym drukiem. No, po prostu na małą skalę i dystrybucja i sprzedaż była wtedy po prostu przez znajomych, później znajomych w szkole i sąsiadów. A możesz powiedzieć mniej więcej, jakie to było rzędu wielkości, bo trudno mi jest to oszacować. No, w sensie jakiego rzędu do ilu osób jakby to dotarło? Do kilkuset. Do kilkuset osób. Tak. Czyli to była taka twoja pierwsza przygoda z biznesem, ale ty normalnie sprzedawałaś? Tak. No to był jakiś, nie wiem, czy zysk tego byłby pewnie, no, czy nie. Niewielki, no bo to wiadomo. Nie wiem, jaką tam marżę sobie stawiłaś, ale to jest ciekawe, że już w takim wieku i dałaś radę sprzedać nawet kilkaset sztuk, to jest duże osiągnięcie. Natomiast, tak jak wspomniałaś też w swojej biografii, rzuciłaś szkołę i przeszłaś na edukację domową. Dlaczego postanowiłaś przejść na edukację domową? Dlaczego? To powód był dość prosty, ponieważ po prostu nie miałam czasu i zadecydowałam o tym w pierwszej klasie liceum, więc no, byłam już jakby trochę dorosła, że tak powiem, i była to taka no, dojrzała, w sensie świadoma decyzja i też czułam, że jestem w stanie samodzielnie się nauczyć i jakby po prostu przygotować do egzaminów takich końcowych. No i stwierdziłam po prostu, że w sensie przeszłam po prostu na edukację domową w moim liceum w Krakowie i później się przeniosłam do Warszawy, bo się przeprowadziłam i zaliczałam egzaminy samodzielnie się do nich przygotowując i ucząc w domu, jednocześnie robiąc po prostu jakieś projekty i pracując. A kiedy był ten moment, kiedy postanowiłaś, może kiedy wyjechałaś z Krakowa i przeprowadziłaś się do Warszawy? To była pierwsza klasa liceum właśnie. Czyli od razu już? Znaczy, no jeszcze w pierwszej klasie, jeszcze pierwszą klasę liceum tak jeździłam po prostu co chwilę po
pociągami, więc tak, wyglądało to w ten sposób, ale no też po prostu miałam nowych znajomych w Warszawie i też no, z biegiem czasu stwierdziłam, że też warto by zmienić szkołę i się po prostu przeprowadzić, bo tutaj znalazłam też fajną pracę i no, po prostu najbliższe przyjaźnie. Właśnie, jaka to była praca, kiedy miałeś 16 lat chyba, nie? Tak, to była praca, którą zdobyłam w tajemnicy przed moimi rodzicami, żeby mieć pretekst, żeby tutaj częściej przyjeżdżać. I to była taka praca, no po prostu na kilkanaście, w sensie, to po prostu pół etatu przysłowiowe. Taka praca pół zdalna, pół na miejscu w fundacji startupowej, gdzie zgłosiłam się jako stażystka, taka specjalistka od mediów społecznościowych, bo no jakby siłą rzeczy po prostu istniałam w mediach społecznościowych, w sensie umiem po prostu z nich korzystać i stwierdziłam, że zaaplikuję, no i wysłałam po angielsku taką wiadomość, bo to jest fundacja, która no, działa międzynarodowo też i zaprosili mnie na rozmowę ku mojemu zaskoczeniu. Tak. I właśnie jak się z tym czułaś, kiedy w takim młodym wieku już pracowałaś nad czymś dosyć konkretnym, zgodnym z twoimi zainteresowaniami? No to było szalone, bo jednak byłam znacząco dużo młodsza od wszystkich, z którymi współpracowałam. Więc, tak, i wiele osób też nie wiedziało, ile mam lat, więc no. Czy nie zdradziłaś tego w swoim CV? W CV zdradziłam, aha, ale później no jakby w bieżącym nawiązywaniu kontaktów przez maile i tak dalej ludzie, no nie pisze się daty urodzenia no w stopce, ani, więc wiele osób po prostu nie wiedziało i tak później miało duże zdziwienie, kiedy się dowiadywało, że na przykład jestem właśnie niepełnoletnia jeszcze. A to jest też ciekawe, ponieważ przez jakiś czas działałaś w branży edukacji seksualnej, pracując przy akcji Ani Rubik sexed.pl. I dlaczego postanowiłaś zaangażować się w tę kampanię? Czy wynikało to z braku edukacji tej seksualnej w szkołach? Czy widziałaś ogólną taką tendencję, że ludzie się nie rozmawia często, że to jakiś temat tabu, jak to w ogóle wyglądało i właśnie dlaczego? Co było tym powodem? Osobistym moim powodem, dlaczego się bardziej zaangażowałam, było to, że po prostu wiem, że edukacja seksualna i wychowanie do życia w rodzinie w Polsce, no naprawdę niemalże nie istnieje. W sensie ja byłam chyba w gimnazjum na dosłownie trzech lekcjach wychowania do życia w rodzinie i właśnie jeśli wtedy pani nauczycielka nam powiedziała na lekcji, że metodą antykoncepcji jedną z lepszych jest liczenie dni płodnych i to no, w sensie, edukacja seksualna w Polsce niestety no, jest na niskim poziomie i nie mamy takiego no, specjalnego, fajnego programu, który ma większość krajów, więc no to w sensie to była taka moja motywacja, że po prostu chcę, żeby więcej osób miało dostęp na przykład właśnie przez media społecznościowe i przez książkę i przez no, różne treści, które tworzyliśmy w sexed.pl, no żeby po prostu mogło o tym przeczytać i dowiedzieć się gdzie indziej niż na lekcji w szkole. I jakie były rezultaty tej kampanii? No, to była dość szalona akcja, bo ja zostałam, w sensie na początku zostałam zaproszona, żeby po prostu być jakby jedną z osób, które będą twarzami jakby akcji i będą jakby brały udział w sesji do książki i do całej kampanii, a później stwierdziłam, że chcę się bardziej zaangażować, po prostu powiedziałam, że chcę przyjść na coś w rodzaju po prostu stałej pracy, stażu i po prostu pomóc im w działaniu w internecie i w realu. No, i te efekty, w sensie, no dzisiaj na przykład jak patrzę na to, co Fundacja Sexed.pl i jak szeroko dociera na przykład, nie wiem, na TikToku, bo ma ćwierć miliona obserwujących, to jest naprawdę niesamowite i strasznie się cieszę, że to właśnie zaczęło się od książki i Instagrama, a leci naprawdę szeroko i no wiele osób traktuje ten kanał jako fajny, wiarygodne po prostu źródło informacji o edukacji seksualnej. No to wspaniale, gratuluję. To jest też ciekawe, że mimo tego bardzo młodego wieku masz dużo sukcesów na koncie i też zastanawiam się nad tym, w jaki sposób ty właśnie docierasz i znajdujesz też tego typu szanse w twoim życiu i jak to robisz? No, ja powiem tak, że
wiele osób na przykład krytykuje albo jakoś umniejsza innym osobom ze względu na to, że mają znajomości, a ja tych znajomości na przykład w Warszawie w ogóle nie miałam i musiałam je zdobyć od początku, bo jednak jestem z Krakowa i w sensie to było całkiem nowi ludzie, nowy świat, więcej środowisk, większa ilość ludzi i no i po prostu nowe miasto. I no, zdobywałam te kontakty po prostu pisząc maile, wchodząc na jakieś otwarte wydarzenia i po prostu spotykając osoby i opowiadając im o tym, co robię i nie wiem, no, do wielu miejsc po prostu się sama zgłosiłam, a nie odpowiadałam na, nie wiem, jakby ogłoszenia rekrutacyjne albo coś w tym rodzaju, więc no tak po prostu nawiązuje się te znajomości i kontakty i poznaje nowych ludzi. I to jest bardzo dobre właśnie, bo mało osób to stosuje, więc warto, żeby to też wybrzmiało, żeby też nie bać się pisać z własnym pomysłem, nie? To prawda. Bo często okazuje się, że tego akurat na przykład jakaś firma czy jakaś fundacja oczekuje. I potrzebuje. I potrzebuje, a niekoniecznie pisze na ten temat ogłoszenie. Szczególnie, że o wielu rzeczach niektóre organizacje i firmy nie wiedzą, że na przykład potrzebują, bo nie wiem, wiele młodych osób naprawdę doskonale zna media społecznościowe, TikToka i inne różne platformy i może po prostu no, zaoferować swoje wsparcie. A to jest naprawdę no, na każdym etapie życia fajne doświadczenie i znowu nowi ludzie, nowe środowisko. No i jak przekonać w takim razie taką fundację? No bo co, mam jakieś doświadczenie, oczywiście język korzyści, ale konkretnie, co mam zrobić w takim razie, jeżeli na przykład bym chciał być na jakimś stażu w fundacji? To jest kilka sposobów. Ja na pewno, jeśli na Twoim miejscu bym chciała działać, czy tam wesprzeć właśnie, po prostu pracować w jakiejś fundacji, to bym zrobiła sobie listę takich różnych miejsc, do których chciałabym uderzyć, żeby no, nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, tylko po prostu znaleźć na przykład 10 fajnych organizacji, które są bliskie moim zainteresowaniom i po prostu są ciekawe i napisałabym na nich na Instagramie, na maila, i po prostu no, próbowała się przysłowiowo dobić, ale opisując też, dlaczego chce się dla nich działać i też jakie ma się właśnie umiejętności. Super, to jest też ciekawa kwestia, czyli nawet w kilku miejscach, nie tylko na mailu, również na Instagramie, nie wiem, na Facebooku pewnie też, gdzieś tylko da po prostu. I to jest też ciekawe, ponieważ w jakimś momencie swojego życia założyłeś również sklep Fan Tatu. Tak. I przedmiotem działalności tego sklepu jest, była, bo już teraz nie ma tego sklepu, to wiem, to są tatuaże zmywalne, dokładniej ich produkcja. No i w ogóle skąd pomysł na taki dosyć, dla mnie to jest nietypowy pomysł na biznes, żeby osoba w młodym wieku zajmowała się sprzedażą, produkcją tatuaży. To już powiem, bo historia tego jest całkiem zabawna, ponieważ ja jak miałam 15-16 lat, to byłam głęboko w takich środowiskach fanowskich. W sensie byłam fanką zespołów muzycznych, różnych książek też, nie wiem, Igrzysk Śmierci i takich różnych, w sensie byłam członkinią fandomów, się mówi, na takie różne grupy. I pojechałam na koncert Years and Years, takiego zespołu brytyjskiego. I zrobiłam dla nich, w sensie po prostu zrobiłam taki tatuaż zmywalny, który wygooglałam, że można jakby robić takie tatuaże, drukując je w domu, mając takie specjalne papiery i tak dalej. I zrobiłam tatuaż z no, po prostu symbolem, takim literką, z którą jakby ci fani się też utożsamiali, która była symbolem nazwy zespołu. I rzuciłam im tę kopertę na scenę. I później z moją najlepszą przyjaciółką znalazłyśmy dziurę w płocie i po koncercie i zostałyśmy wpuszczone na chwilę na backstage, bo ochroniarz powiedział, że oni tam są i że jakby możemy sobie zrobić na chwilkę zdjęcie z tym zespołem. No i ja przypomniałam, że te tatuaże wrzuciłam i tak dalej i zapomniałam o całej sprawie, tam minęły 3 tygodnie. I nagle dostałam na Instagramie powiadomienie, że ten wokalista zespołu zrobił sobie ten tatuaż i mnie oznaczył. I ludzie zaczęli pytać, gdzie są takie tatuaże, czy można je kupić, jakby, że nie wiedzieli, że są tatuaże zmywalne i tak dalej.
Jakby stwierdziłam, że zrobię coś z tym i chyba naprawdę tydzień później stworzyłam po prostu Facebooka i Instagrama, w sensie fanpage'a z nazwą, gdzie można było jakby za drobną kwotę zamówić sobie ten tatuaż w wiadomości prywatnej. No i później jakby na tyle dużo było chętnych, że stwierdziłam, że rozszerzę swoją działalność i na tym jakby na tej właśnie sklepie, w sensie na tej stronie później fan tatu można było po prostu za symboliczną kwotę, bo to było parę złotych po prostu za tatuaż jakby wielkości niewielkiej, który się utrzymywał właśnie na skórze od kilku dni do nawet dwóch tygodni niektórzy, zależy w jakim miejscu i po prostu zaczęłam tworzyć różne wzory w, nie wiem, Wordzie albo rysować sobie z różnymi takimi symbolami, z którymi się utożsamiały różne właśnie grupy, które były fanami, fankami różnych właśnie, czy to zespołów, czy jakichś seriali, filmów, książek i tak dalej. Jak długo ten sklep przetrwał? Prawie 2 lata, aż po prostu nie miałam na to czasu, znudziło mi się to, w sensie po prostu bardzo dużo pracy mnie to kosztowało, bo byłam w tym sama i jednak wysyłałam to pocztą i jakby cały proces od promocji właśnie w mediach społecznościowych po wysyłanie na poczcie i adresowanie kopert był jakby było moim zajęciem po szkole hobbystycznym, więc trwało to prawie 2 lata, ale sprawiło mi to jakiś bardzo duży fan i takie doświadczenie prowadzenia właśnie sprzedaży internetowej. A ty prowadziłaś wtedy już firmę, czy to jeszcze nie było jako firmy? Formalnie zrobiłam to tak, że po prostu skonsultowałam to ze znajomym taty, prawnikiem i w sensie formalnie to po prostu było pod działalnością mojego taty, w sensie żeby formalnie po prostu wszystkie tam formalności trzeba sprawdzić, sprawdzić, żeby to było, nie wiem, tam RODO, jakieś polityki prywatności i tego było sporo, tak się zastanawiałem, jak to zrobiłeś w ogóle, bo to jest ciekawe, że już by ten ci jeszcze urząd jakiś nie dorwał. No wiem, nie, to formalnie niestety nie mogłam jeszcze... Czyli to jeszcze było znacznie przed 18. Tak, 15, 16. Aha, spoko. No to jest ciekawe już doświadczenie, nie? Tak. Naprawdę. Kolejny też ciekawy twój sukces to jest zostanie finalistką plebiscytu Nieprzeciętni w 2019 roku. W ogóle co to jest dokładnie za plebiscyt i jak sądzisz, dlaczego ciebie tam wytypowali? Co takiego robisz ciekawego? Ojej, czy robiłaś wtedy? Bo to jeszcze było 2 lata temu, ten plebiscyt. To, dlaczego mnie wytypowali, to by mnie mniemywać, że tak powiem. To tutaj nie wiem, jakimi kryteriami... Czyli tego nie zostało się tobie tak zdradzone, nie? Kapituła się kierowała, ale jest to plebiscyt Radia Czwórka, który jest organizowany z tego, co wiem, co roku i jakby dalej, nie wiem, czy aktualnie jest nabór, ale można się zgłosić, ale w sensie można chyba się zgłosić, albo osoby jakieś po prostu, czy znajome, czy nie wiem, po prostu znające twoją działalność mogą zgłosić taką osobę do tego plebiscytu. No i na koniec tam, nie wiem, czy roku, bo nie pamiętam, w którym to jest momencie, że tak powiem, pory roku, ale wybiera kapituła właśnie Radia Czwórka i różnych tam działających, czy to społecznie, czy właśnie na arenie kultury i sztuki osób, wybiera te kilkanaście osób i jest głosowanie w sieci na te wybrane osoby. No ciekawe. Kolejny twój sukces to zostałaś wyróżniona wraz z Weroniką Zimną w konkursie Business Woman Roku sukcesu pisanego szminką. W kategorii pomysł na start biznes lokalny za stworzenie agencji Ogień. Jaki to był pomysł tej agencji i na czym polegały wasze działania? To jest agencja, w sensie jest agencja Ogień, którą założyłyśmy właśnie z moją wspólniczką Weroniką Zimną, która ma na celu wsparcie właśnie młodych ludzi na rynku pracy i też na rynku, w sensie w świecie też takim wolontariackim, bo też nie każdy szuka pracy na pełen etat, a często też młode osoby szukają po prostu fajnej organizacji, w której mogą pomóc po godzinach szkolnych, że tak powiem. I my działałyśmy tak naprawdę dwutorowo, bo po pierwsze zbierałyśmy
od ludzi zgłoszenia do naszej agencji, ich jakby prosiłyśmy o ich otworzenie własnych CV i później sieciowałyśmy wybrane osoby z organizacjami właśnie społecznymi albo z firmami. Tak udało się kilkudziesięciu osobom właśnie znaleźć, czy to właśnie organizacje, w której mogły odbyć wolontariat po godzinach, czy właśnie pracę na pełen, czy tam niepełen etat i tak sieciowałyśmy osoby, plus no po prostu prowadziłyśmy kampanię jakąś online i doradzałyśmy też osobom indywidualnie, zawodowo. Ale Agencja Ogień jest aktualnie właśnie w zawieszeniu, bo niestety przerosło nas to organizacyjnie, bo no bardzo wiele osób zaczęło się do nas zgłaszać, a my w dwie osoby trochę jeszcze po jakichś godzinach, czy to studiów, czy innych zobowiązań, nie miałyśmy na to po prostu no aktualnie zasobów, więc w tym momencie nie przyjmujemy zgłoszeń, ale no mamy nadzieję, że jeszcze nam się uda do tego wrócić, bo naprawdę to no odczuwałyśmy, że w sensie, że takie miejsce i takie narzędzie też jest potrzebne, żeby uświadamiać pracodawców, że młodzi ludzie są w stanie fajne rzeczy wnieść do firm i organizacji społecznych, a z drugiej strony wspierać te młode osoby w no, stawianiu pierwszych kroków na rynku właśnie pracy. A pomysł w ogóle jest bardzo dobry, zresztą uważam nawet, że genialny, ale w kontekście rozwiązań konkretnych, to była jakaś platforma, która to zrzeszała, czy wy to właśnie same robiłyście? My miałyśmy po prostu stronę, na której był dostępny formularz, który się wypełniało, potem miałyśmy zautomatyzowany proces, gdzie taka osoba trafiała do bazy, która nie była jakąś dużą platformą, tylko po prostu Excelem chronionym, ale no później te osoby tworzyły własne CV według wzoru, który im wysyłałyśmy mailowo i potem no po prostu się w sensie szukając jakby konkretnych osób, odpowiadając na potrzeby konkretnych firm i organizacji, szukałyśmy osób, które no, odpowiadają czy tam wymaganiom, czy zainteresowaniom danych organizacji i firm. A to było właśnie, czy jest cały czas w formie spółki, czy to jest fundacja? To jest no, po prostu działalność gospodarcza, w sensie formalnie było to najprostsze do założenia, więc, więc tak. No. Czyli jest to w formie działalności jednoosobowej, tak? Tak. Okay. I rozliczamy się, w sensie rozliczałyśmy się razem z właśnie w sensie wspólniczką taką. Tak, czyli nieformalnie była wspólniczką, okej. Okay. Bo też jakieś takie rzeczy mnie też interesują, dlatego też o to pytam. Ale przejdźmy do kolejnej kwestii, czyli do TikToka. No tutaj pewnie masz dużo, dużo do powiedzenia. Czyli zajmowałaś się i zajmujesz też TikTokiem. Do tego zostałaś wyróżniona w Make TikToks Awards Poland. W ogóle wspomniałeś, że to za jakiś konkretny film, tak? Na TikToku. Powiedz na początku, co to jest za konkurs, bo nie mogę do końca znaleźć, na czym dokładnie on polega. To był konkurs TikTok Polska, który polegał na tym, że osoby pracujące dla różnych jakby organizacji, które są odpowiedzialne za jakby w jakimś sensie ich promocję albo no po prostu wspierają je jakoś marketingowo, mogły zrobić, w sensie zgłosić się do tego konkursu z TikTokiem, w sensie wideo, w którym nagrywają jakiś materiał promujący daną organizację czy firmę. No i wiele jakby filmów, które zostało tam zgłoszonych, było w pewnym sensie takimi mini produkcjami i reklamami, jakby reklamującymi po prostu daną firmę lub produkt, a ja stworzyłam taki filmik, który po prostu informował o istnieniu takiej strony, jak mam prawo wiedzieć, która jest po prostu stroną, gdzie można dowiedzieć się więcej o no, politykach, polityczkach i generalnie istniejących partiach i osobach w parlamencie, czy właśnie no, w Senacie i Sejmie głównie i o ich poglądach, obietnicach wyborczych i takich sprawach. A co brano pod uwagę, jeżeli chodzi o kryteria wyboru w ogóle nominacji, czy... Każdy mógł się zgłosić, w sensie to był otwarty konkurs, że jakby można było się normalnie zgłosić przez stronę internetową, ale jakie motywacje i jakie były kryteria, to no, niestety nie wiem, nie zasiadałam jednocześnie w kapitule tego konkursu. A domyślasz się, co wpłynęło na to, że zostałaś
doceniona w tym konkursie? No myślę, że inna forma, bo wiele osób właśnie wybrało ten taki sposób no po prostu zrobienia reklamy o jakimś produkcie, czy tam właśnie o firmie, tam jednym z filmów, który wygrał, była po prostu reklama produktów w Lidlu Polska, więc no myślę, że też to, że ja zrobiłam filmik na rzecz organizacji społecznej, a nie komercyjnej firmy, też myślę jakoś wyróżniło na tle zgłoszonych projektów. W takim razie, jak wyróżnić na TikToku? O rany, to jest pytanie, no myślę, że na pewno trzeba tworzyć taki content, czy to informacyjny, czy to rozrywkowy, który no po prostu będzie się odróżniał od większości tworzonego tam kontentu. Można się oczywiście wpisywać w istniejące trendy i tańczyć, czy tam robić jakieś specyficzne właśnie układy, albo no po prostu wpisywać się w aktualny trend, ale trendy no, funkcjonują na TikToku tak kilkadziesiąt godzin, więc trzeba być szybkim często. A jaki jest twój sposób? No ja nie jestem zawodową TikTokerką, od razu ci mogę powiedzieć, ale współpracuję z różnymi organizacjami i jakby zajmuję się tym, żeby projekty różne i kampanie społeczne zaistniały na TikToku. I mogę więc zdradzić kilka pomysłów, jak jakby można to zrobić. To po pierwsze robić jakby informacyjne filmy o tym, co na przykład, czego na przykład dana kampania dotyczy. W sensie podam przykład wolnej szkoły tutaj, takiej czerwonej ekierki, akcji, która jest po prostu wyrazem sprzeciwu przeciwko reformom proponowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i pana ministra Czarnka. I my zrobiliśmy po prostu filmiki, które jakby informują o akcji, są też spotami, które no po prostu wypuściliśmy w takiej samej niemalże formule jak na inne platformy, ale też na TikToka, a dodatkowo nawiązaliśmy współpracę po prostu z mikro i makro influencerami, w sensie po prostu młodymi osobami, które mają swoje kanały, ale na właśnie tych ich kanałach powiedzą po prostu coś więcej o akcji, bo też no, trzeba pamiętać, że istnieje wiele osób właśnie rozpoznawalnych na TikToku, czy mniej, czy bardziej, które tworzą fajny content i można po prostu z nimi nawiązywać współpracę, żeby no, szerzyć dalej wiadomość o jakiejś właśnie, czy to kampanii społecznej, czy no, też, nie wiem, po prostu komercyjnych jakichś produktach. To jest też ciekawy temat. Może jeszcze wejdę głębiej, bo nie wiem, czy to mi odpowiesz dokładnie na to pytanie, ale kwestia współpracy z tymi influencerami, to jakie są dla nich realne korzyści? Co mogę zaproponować, żeby oni chcieli ze mną współpracować na TikToku na przykład? No to zależy, w sensie to jest bardzo indywidualna kwestia, bo no wiele osób po prostu młodych chce się angażować w na przykład kampanie społeczne, które są bliskie ich sercu. No, na przykład to pokazała, nie wiem, akcja w sensie czarny protest po prostu, który no masowo się po prostu jako strajk kobiet pod tym hashtagiem było naprawdę miliony filmów, które no to nie były nawiązywane współpracę, tylko po prostu wielki ruch, który no wyszedł poza wszelkie takie no oczekiwania, myślę, ekspertów od marketingu, po prostu działo się na nowym medium i był tworzony przez wcześniej nie angażujące się w ogóle politycznie ani społecznie osoby, więc to też jest no, fajne, że fajnie też angażować w różne akcje osoby, które no, na co dzień nie są politykami ani zaangażowanymi społecznie i publicznie jakimiś właśnie no, influencerami. Pracujesz również w agencji Pacyfika. Dlaczego postanowiłaś akurat pracować w tej firmie? No to jest pytanie, które ma prostą odpowiedź, bo jest to po prostu agencja, która robi społecznie zaangażowane projekty. W skrócie robi rzeczy, które po prostu mają sens.
które jako zespół widzimy, że jakoś mają realny wpływ na zmianę na świecie i po prostu no, wierzymy w ich sens, więc no, ja pracuję tam dlatego, bo wierzę właśnie w te rzeczy, które, nad którymi tam pracujemy i właśnie no, takie projekty, czy jak na przykład, nie wiem, Wolna Szkoła, no, pokazują, że no, faktycznie możemy się po prostu współtworzymy jakieś kampanie, które oddziaływują realnie i informują, no po prostu szerzą świadomość a propos różnych, czy to właśnie wydarzeń społecznych w kraju, czy no po prostu bieżących informacji dotyczących jakichś takich społecznych tematów i angażują jakby nowe grupy ludzi, więc tak, dlatego Pacyfika. A jak nazywa się dokładnie twoje stanowisko, które tam pełnisz i na czym ono polega? To jest stanowisko Head of Gen Z Team, czyli jest to, w sensie, tłumacząc na język polski, szefowa zespołu do spraw generacji Z, zespołu generacji Z. I mam po prostu, w sensie, pode mną to jest złe słowo, ale współpracuję z kilkoma osobami, które no, po prostu, tak jak ja, należą do tej generacji Z, do pokolenia Z i mogą wnieść no, trochę inną perspektywę niż starsze osoby do organizacji właśnie kampanii czy firm. A generacja Z według twojej definicji, to jakie to są osoby, w jakim wieku? Bo tutaj są różne zdania na ten to temat. To się różnie przyjmuje, w sensie nie ma słownikowej definicji, że tak. Po prostu ten rok i tak dalej, bo to też zależy od tego etapu w sensie na półkuli ziemskiej, gdzie kiedy jakby najbardziej funkcjonowały media społecznościowe i internet. I to się jakby generalnie określa tym mianem pokolenia Z, osoby, które się urodziły po 95 roku. Więc tak, to jest generacja Z. Więc tak przyjmujesz, dobra, super, to wiadomo w takim razie, z kim współpracujesz. Też ciekawe dla mnie jest to, jak ty już zarządzasz też sobą w czasie, no bo robisz bardzo dużo różnych ciekawych projektów i angażujesz się, takie, nie wiem, ja mam różnie taką strategię, że angażujesz się w jakiś jeden projekt maksymalnie, potem to kończysz i zaczynasz kolejny. Nie wiem, czy tak rzeczywiście to działa, ale tak to widzę przynajmniej z tej perspektywy, jak przeczytałem, zapoznałem się z twoją biografią. No i jak ty zarządzasz tymi projektami? Często dzieje się tak, że jest ich równocześnie kilka i jest to wtedy no, duże wyzwanie, aczkolwiek no, staram się po prostu zarządzać tym też korzystając z istniejących narzędzi i korzystając nie wiem, z kalendarza, z list zadań i jakoś próbując to sobie wrzucić w dobę, która ma 24 godziny i w niej trzeba jeszcze znaleźć czas na sen i odpoczynek i po prostu no, w no, jakby możliwości i chęci jakby też aktualnie. A to jest też pytanie, czy to nie jest też tak drugą stroną, bo tak się zastanawiam nad tym, czy do każdego na przykład projektu robisz wykres Ganta i analizujesz? Nie, totalnie nie. W sensie ja zawsze po prostu spisuję sobie zadania, nawet jeśli to jest jakiś mniejszy projekt, który po prostu, nie wiem, zaczyna się jednego dnia i kończy danego dnia, to rozpisuję po prostu wszystkie rzeczy, żeby no zwyczajnie o jakichś mniej ważnych nie zapomnieć, więc tak. No tak, tak rzeczywiście to jest dobry pomysł, sądzę. A jeżeli chodzi jeszcze o kwestię na przykład wolnego czasu, jeżeli masz już tyle tych projektów czasami na głowie, to jak masz taką zasadę, że na przykład masz godzinę dla siebie w ciągu dnia, jak to wygląda? To jest bardzo różnorodne, bo jak dzieje się kampania i jakby wszyscy są w nią zaangażowani i tak dalej, to wiadomo, że tego czasu na odpoczynek jest po prostu mniej i no, to jest jakby też świadoma decyzja, w sensie jeśli wierzę w dany projekt, po prostu mnie to jara, to wchodzę w niego całą sobą i to jest tak, że no, staram się jednak wieczorami wyłączać, ale nie wyłączam telefonu na przykład, więc często dzieje się tak, że po prostu no, jakby po przysłowiowych godzinach, w sensie tak jak większość pewnie nas w dzisiejszych czasach funkcjonuje, odpisuję na jakieś rzeczy i jakby piszę też z ludźmi, żeby no jakoś po prostu te rzeczy dalej się działy, ale staram się zawsze mieć czas, żeby poczytać książkę, obejrzeć film i po prostu spotkać się ze znajomymi i po prostu mieć czas na takie przyjemności, które dają w życiu frajdę.
No tak, czasem to jest trudne, nie? Dlatego tak. Też o to spytałem, jak to wygląda u ciebie. No i kwestia też twojej wartości. Kiedy ty wchodzisz w jakiś projekt, albo na przykład jakimi wartościami kierujesz się podczas realizacji twoich celów życiowych, twojej misji? To na pewno to, co mi daje taką największą frajdę, to jak pracuję przy jakimś projekcie, który no, wspiera właśnie osoby, które należą do właśnie mojego pokolenia, w sensie szeroko pojęte osoby młode, bo czuję, że no, w sensie ja jako osoba mieszkająca i pochodząca z dużego miasta no, jestem osobą, która jest dosyć uprzywilejowana, w sensie miałam, nie wiem, wsparcie rodziców, czego jakby nie wszyscy mogą doświadczyć na wcześniejszych etapach życia i bardzo się cieszę, kiedy sama mogę pracować przy takich projektach, które właśnie jakoś mogą wesprzeć no, osoby prawie że w moim wieku, w sensie na których po prostu no, mi zależy i chcę, żeby no, wiele osób miało taką szansę realizować swoje małe marzenia też na niekoniecznie po 30 czy 40. A czy nie zdarza się czasami tak u ciebie, że skoro jesteś taką młodą osobą, to ktoś na początku jest bardzo sceptycznie nastawiony do tego, czy rzeczywiście będziesz taka solidna w działaniach, że zrobisz to na pewno profesjonalnie? No, to zależy. Staram się pracować z ludźmi, dla których wiek nie ma znaczenia, tylko umiejętności i kompetencje mają znaczenie, aczkolwiek no, czasem widać, i nawet nie, że widać, ale czuć po prostu od określonych osób, że jakaś osoba po prostu może mieć dystans albo no, jakąś nawet, nie wiem, osobistą zazdrość co do tego, że osoba właśnie 20 lat od niej młodsza, nie wiem, jest nie wiem, bardziej, więcej się wypowiada na spotkaniach i jest po prostu zbyt pewna siebie i jakby zabiera, no w sensie takie rzeczy czasem da się czuć, że po prostu starsze osoby czasem, w sensie, że ta dyskryminacja ze względu na wiek działa czasem w dwie strony, bo no, zdarza mi się jakby nazwać kogoś boomerem, ale nie tylko ze względu na wiek, ale taki podejście do świata, ale no, z drugiej strony też, też to no, po prostu odczuwam czasem. Rozumiem. A jeszcze kwestia też twojej motywacji. Skąd ty bierzesz energię do tego, żeby się zmotywować? Czy nie potrzebujesz żadnych zewnętrznych źródeł, bierzesz tylko z wewnątrz? Jak to wygląda u ciebie? No, chyba czerpię motywację właśnie z projektów, przy których pracuję i z ludźmi, którymi się otaczam, bo też no, na przykład bardzo mnie motywują i inspirują jakby osoby, które właśnie działają naprawdę w różnych branżach, czy tam właśnie, nie wiem, są aktywistami, aktywistkami klimatycznymi, czy właśnie no, sprzeciwiają się jakimś, tak jak, nie wiem, twoja gościni Laura Kwoczała, przypinają się do Ministerstwa Edukacji i Nauki. To są osoby, które mnie bardzo inspirują i motywują, żeby też jakby razem zmieniać ten świat na lepsze. No właśnie, w takim razie jakie były twoje największe porażki i jakie z nich wyciągnęłaś lekcje? No, dla mnie trochę porażką, ale w sensie trochę traktuję jako porażkę, jak jakoś czasem zamykam jakiś etap w życiu, na przykład, no w sensie, nie wiem, świadomą decyzją i można by stwierdzić porażką było, nie wiem, zamknięcie tego sklepu z tatuażami, ale po prostu, no, była to też w pewnym sensie jakaś tam, no, świadoma moja decyzja i trochę to jest tak, że trochę na przykład właśnie jako porażkę traktuję zawieszenie działalności agencji i jej niekontynuowanie na ten moment, ale wierzę, że jeszcze ten moment odpowiedni nadejdzie i jakoś będziemy dalej działać no, pod, jakby, pod tymi przedsięwzięciami. A jak w takim razie jeszcze poznawać też takich młodych, aktywnych ludzi? Bo często są takie pytania nawet do mnie, skąd ty bierzesz tych ludzi? No ja akurat biorę poprzez polecenia, ale jeżeli ktoś nie prowadzi kanału na YouTube, no to skąd właśnie, jak poznawać takich młodych, ambitnych, ciekawych ludzi?
Ja to czasem po prostu piszę na Instagramie, wyciągam ludzi na kawę, jeśli, w sensie, jeśli to nie sprawia, że jestem jakąś creeperką, ani wiesz, nie naruszam czyichś granic, ale... Czyli co piszesz? Po prostu, cześć, zainteresował mnie mój profil, czy może, możemy spotkać się na kawę, tak? Może nie aż tak, ale też w sensie często można na przykład pójść na, nie wiem, wydarzenie, na którym dana osoba jest, nie wiem, nagle panelistką, albo prelegentką, albo przejście. W sensie często też takie osoby po prostu się spotyka na mieście, albo na, nie wiem, w kawiarni można spotkać i właśnie, no, coś, czego nauczyłam się, mam wrażenie, przez ostatnie lata, bo bardzo się bałam tego robić, to też jakby spróbować przełamywać te bariery i, nie wiem, widzi się w pociągu, czy w autobusie, czy w tej kawiarni osobę, którą jakoś, no, kojarzysz, która cię jakoś inspiruje, to no, należy się chyba nie bać do niej podejść i ja tak kilka osób poznałam i jakoś nie żałuję i no i po prostu w sensie fajnie przełamywać czasem te bariery, bo tym osobom też się robi miło, jeśli, no, jeśli ma się co do nich dobre intencje i po prostu chce się z nimi pogadać. Zgadza się. Czas na pytanie ostatnie już, czyli czego życzysz moim widzom? O rany. To życzę przede wszystkim tego, żeby no, testowali swoje marzenia, nawet jeśli to są jakieś bardzo duże chęci i marzenia, to fajnie po prostu zrobić coś małego w ich kierunku i no właśnie podejść do tej osoby, co do której mamy jakieś obawy albo boimy się zagadać, albo napisać właśnie do tej organizacji, do której, z którą chcielibyśmy współpracować, w której chcielibyśmy odbyć staż lub po prostu pracować i no trochę przełamywać, wychodzić trochę poza strefę komfortu i no, robić te rzeczy, które chciałoby się zrobić, a trochę czasem nie mamy na nie odwagi. Tak, oczywiście warto być odważnym, przedsiębiorczym. Zresztą jesteś tego świetnym przykładem. Dziękuję ci bardzo, Julio, za poświęcony twój czas. Dzięki za rozmowę. A my w takim razie widzimy się za tydzień o godzinie 20:00 i dajcie jeszcze łapkę w górę, napiszcie komentarze. I oczywiście jak macie pytania jeszcze do Julii, to pewnie też jak będzie miała czas, to na nie odpowie. Więc dzięki wielkie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!